Kiedyś sam sobie zadawałem pytanie, a teraz bardzo często jestem o to pytany, jak szczegółowy powinien być harmonogram produkcji? Czy zejść na poziom stanowiska roboczego, czy może pozostać, jak to jest w większości firm, na poziomie gniazd produkcyjnych? Czy planować z dokładnością do brygady, czy pracowników? Czy pracowników z imienia i nazwiska, czy tak ogólnie pracowników? A jak uwzględniać środki transportu? Jak podejść do operacji kooperacyjnych? Czy potraktować, że to jest kooperacja materiałowa i się tym w ogóle nie martwić? Czy przejść na wyższy poziom kooperacji szczegółowej, czy takiej stricte APS-owej? Co z narzędziami? Co z oprzyrządowaniem? Czy zawracać sobie w ogóle tym w głowę? Odpowiedź na te pytania jest wbrew pozorom dużo prostsza niż się wydaje, ale wymaga chwili refleksji. Im bardziej ogólny jest Twój harmonogram, tym bardziej jest nierealny. Ogólny harmonogram to coś, co się w 100% nie wydarzy na hali produkcyjnej. Harmonogram będzie harmonogramem, a życie życiem. Ja obserwowałem to setki razy. Rozmawiałem z setkami, jak nie tysiącami planistów, kierowników, dyrektorów produkcji. Ja zawsze zastanawiam się nad tym, jak nie zrobić apteki, ale nie stracić informacji, która może dać przewagę konkurencyjną. No bo jeżeli nie wierzysz, że informacja może dać przewagę konkurencyjną, no to ten filmik nie jest dla ciebie i prawdopodobnie nigdy nie będzie, nie ma sensu go oglądać. Ja w to głęboko wierzę. Idąc dalej, dla tych, którzy jeszcze to oglądają, trzeba określić, co jest istotne dziś, co będzie istotne jutro. Co zrobić, aby przełamać obecne ograniczenia? Trzeba sobie zdać z nich sprawę. Jakich informacji zwrotnych brakuje? Jaka jest skuteczność harmonogramowania dzisiaj? Jakie jest źródło problemu? Czy rozwiązania problemów będzie nas dużo kosztowało? Szczerze do bólu. Z mojego doświadczenia, jeżeli planujesz produkcję z dokładnością do gniazda, będziesz potrzebował wielu koordynatorów produkcji, którzy zawsze będą prowadzili śledztwo i doprecyzowali Twój harmonogram. Zawsze będą się z niego śmiali i twierdzili, że oni, a nie planista, kierują tym, co jest na hali, a wy tam góry nic nie wiecie. Koordynatorzy kosztują. Ponadto mogą niechcący w zupełnie sposób niezamierzony zmienić kolejność operacji i zaburzyć termin realizacji, co się często dzieje. Bo z byle jakich danych można wyciągnąć co najwyżej byle jakie wnioski. To trochę tak, jakbyś używał Google Mapsa na trasie z Łodzi do Krakowa i na trasie, nie wiem, w Częstochowie, w Katowicach i jeszcze gdzieś po drodze posiadał kilku koordynatorów tras, którzy instruują cię, że miałeś jechać tak, ale pojedziesz inaczej. No to po co komu jest ten Google Maps? A jak zaplanować planowane postoje, remonty, serwisy, przeglądy z dokładnością do gniazda produkcyjnego? No odpowiedzmy sobie. Co powiemy, że 1/4 gniazda będzie wyłączona? Co to znaczy? Która 1/4? Czy wszystkie maszyny w gnieździe są w 100% wymienne, pracują z tą samą wydajnością? A jak zaplanować pracę w gnieździe z poziomu MES-a czy ERP-a? Do której maszyny ma podejść człowiek, skoro dokładnością jest gniazdo? Sam już chyba widzisz, że harmonogramowanie z dokładnością do gniazda to nie najlepsza praktyka. Ma jedną, jedyną zaletę. Toleruje pewien bałagan informacyjny, który jest utrzymywany w systemach ERP. Można tworzyć mniej marszut, bo będą z dokładnością do maszyn, do gniazda, przepraszam, a nie maszyny. Co jednak będzie, jeżeli Twój ERP będzie miał możliwość przełamania tego ograniczenia i będzie mógł tworzyć takie super marszuty, tak jak to robią APS-y i to się rozbroi. I nie będzie trzeba wtedy tyle tej pracy wykonać. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. Czy planować z dokładnością do brygady? Ktoś powie, często to słyszałem, że bardziej szczegółowo nie potrzeba. No tak, ale człowiek może przemieszczać się z jednego stanowiska do drugiego. Człowiek, nie brygada. Człowiek może przechodzić z jednej brygady do drugiej, więc planowanie na brygady jest to takie bardzo, bardzo grube klocki,
które ktoś na produkcji musi rozwijać. Ktoś, czyli koordynatorzy, których kosztów nikt nie liczy oczywiście. Konkretny pracownik, jeżeli mielibyśmy planować na poziomie konkretnego pracownika, no to już na pewno jest dużo lepiej. No tak, ale spawacz nie umie malować, a malarz nie umie spawać. Spawaczy jest na przykład 20, a malarzy 5, więc po co mi brygady, które potrafią wszystko, skoro nie potrafią? Czyli chyba, jeżeli chcemy to zaplanować, chcemy zaplanować konkretną absencję, to nie brygada ma absencję, czy 1/5 brygady, tylko konkretny Jan Kowalski z imienia i nazwiska, który albo umie spawać, albo umie malować. Czyli posiada odpowiednie kompetencje. A co ze środkami transportu, czyli wózki widłowe, suwnice, dźwigi, wózki AGV, no drony, tak jak w Amazonie na przykład. To takie zapomniane elementy, bo przecież nie jest to zasób produkcyjny, tylko logistyka wewnętrzna. Od strony finansów wchodzi w koszty pośrednie. No tak, ale materiał czy półprodukt nie przemieszcza się w ciągu 0 sekund z jednego stanowiska do drugiego, czy z jednego wydziału na drugi wydział, czy z jednego zakładu na drugi zakład. Więc bez uwzględniania czasu mamy mocno zaburzony harmonogram. To się znowu nie ma racji, to nie ma racji bytu się wydarzyć. A co z narzędziami? Narzędzia oprzyrządowania najczęściej nie są bilansowane lub bilansowane w głowach, a w niektórych branżach harmonogramuje się bardziej narzędzia niż maszyny. Ale ty potrzebujesz najczęściej informacji łącznej, bo możesz mieć N maszyn i N-1 narzędzia, albo odwrotnie. Dlatego ta informacja jest ważna. Inaczej zaplanujesz produkcję, która będzie czekała na przykład na zwolnienie narzędzia. Wyobraź sobie, że masz fabrykę 4.0. Której informacji możesz nie dostarczyć, aby ta cyfrowa zabawka działała bez człowieka, który ma full wiedzy w głowie, nie w systemie, w głowie? Przecież w Chinach, w Stanach, w Europie takie fabryki już istnieją. Której informacji? Jeżeli umiesz odpowiedzieć sobie na takie pytanie, umiesz rozwiązać tą zagadkę i będziesz wiedział, jak szczegółowy powinien być twój harmonogram produkcji. Jeżeli nie umiesz, dowiesz się o tym w kolejnych filmikach. Oczywiście, jak będziesz śledził ten kanał, dlatego być może warto go zasubskrybować. Ten, kto ma dane lub będzie miał, zwycięży w najbliższych latach. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Reszta będzie miała duży problem. Możesz nic nie zmieniać. Ten filmik nie musi cię do niczego inspirować. Możesz bojkotować cyfrowy model produkcji. Tylko, że to się dzieje na naszych oczach każdego dnia. Czy to bojkotujesz, czy tego nie bojkotujesz? A ile może kosztować takie utrzymanie wysokiej jakości danych? O tym powiem w kolejnym filmiku. Dziękuję bardzo. Janusz Pieklik.